witamy Was serdecznie dzisiaj w długo oczekiwanym odcinku. Dzień dobry. Widać go, chyba go widać. Jak nie widać, no to trudno. To się go doklei. Tak. Jak wiecie po tytule, w końcu jedziemy na te wyczekiwane testy przez wszystkich. Pokaż tego pacjenta. Stoi tam, już tam wciąż go zarzucimy, bo nie chciałem brać od siebie, bo nie miałem pasów i nie chciałem, żeby mi spadł po drodze. No i co? Jest to odcinek świąteczno-specjalny. No. Na takie podsumowanie naszego szalonego roku. Każdy wie, że to jest niepoważny test, no ale jak to byśmy... Ale test. Ale musi się odbyć, tak? Siadaj na tego wariata i montujemy obciążnik. Jedziemy montować obciążnik, trzymać sprzęta. Musi się odbyć, pamiętajcie, musi. Ma sens czy nie ma sens? Pal maszynę, zakładamy. No. Piotruś zaraz przyjdzie. No, czekaj, to bo masy nie ma. Prawo premium na dworze. Cyka. Oni na dworze i czeka na tym odcinek, żeby wysłać wiatry, jeszcze nie czeka. Bramy mi nowej nie przestaw. Mówię, żebyś mi bramy nowej nie przestawił. Jest i kamerzysta, chodź Piotruś! Pokaż pan. Siemanko gospodarze! Z takim obciążnikiem to on by dźwignął 60. To trzeba pas. A to troszkę szerzej? No właśnie, kurwa, nie wymierzyłem, nie? Dobra, idziemy po pan. Ile to ma, Stachu, ten obciążnik? Nie wiem, no ze 100 kilo będzie miał. Można by było go zważyć, bo że waga mam do 150. Nie wiem, czy to by miało już tyle, nie? To by chodzi, tak? Czadaki. O, nie prze... Teraz chwila prawdy, czy 30 da radę. Właśnie teraz, chciałem iść bez takiego zestawu na pacę, tylko rzut powietrzu tu i podnosił. Poczekaj, może go podniosę. Czekaj. Jak idzie, to z głosem. Dobra. Biega. Kurde. Jak cebulę, Stacha. O, przód troszkę. Troszeczkę. Pamiętajcie o łapce i subskrypcji, oczywiście, jak się Ci podoba. I pamiętajcie, że to jest test i musicie brać z przymrużeniem oka ten odcinek. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba, bo robimy to dla Was. Głupie, ale fajne, no. Głupie rzeczy są fajne, jak to ktoś powiedział. Ej, czy kurde. Ciekawe są, nie? To są testy. W błocie obciążnik, ale stał podniósł. Stanął na pół na końcu i nie podniosł ciapka do przodu. No, czyli jest dobrze. Dobrą amortyzację wtedy. Tak, jest git. Dobra. Szykujemy jeszcze 60. Bo tu też 60 będzie z dwójką poprawiać za ciapkiem. I bo ciapek tylko, jak ja mówiłem kiedyś, na dobrych warunkach 15 cm nie daje więcej. Weźmiemy jeszcze, metr weźmiemy i zmierzymy Wam, ile ciapek będzie szedł, no nie? Na jaką głębokość. I to jest właśnie zabezpieczenie, jakby ciapek się zabił. Właśnie. I bierzemy też linkę, bo albo 60, albo ciapek. Potłoby, nie by dwa. Szwagier w pogotowie ruskim. Także... Także jest dobrze. Ja zobaczę jeszcze, jaki stan ropy mam, bo zapomniałem o tym. Kurde, panie i panowie.
bo ropy nie będzie i co? Patrzcie. No coś tam jest, chyba starczy. 10 litrów powinno być, o. Ruch jak na bazarku dzisiaj tutaj. Zajeżdżamy. O, uścieknął z boku. Już, założę na głowę. No, puść byka. Dobra. Jeszcze trochę. O. A, no w sumie ta. I opuść jeszcze. Jest gituwa. Ale czadłowa. Ale czadłowa. Bajoro. Późno. Czekaj. O, weź go podnieść do góry. Nichu ja. Nie, to odepnę. No po prostu opuści. No, jest przygotowane, bo to z pługiem latało wczoraj. Ale jak to śmiesznie wygląda, nie? Ustawimy się tam, jak już będziemy coś orać, to już się ustawimy, zrobimy sobie zdjęcie na miniatureczkę. No dobra, jest gituwa. No tam za kierownicą. No i dojechaliśmy, proszę państwa. Zobaczcie, jakie bagno tu jest. Masakra, gdzie ciężko, coś czuję, że... Test się nie pojedzie, jak należy, ale no... Próbujemy, próbujemy, ludzie. Oponki zalepiło w moment. No stary, błoto po drodze, tak, ta droga jeszcze nigdy nie była wyjeżdżona, ale nie było takiego błota tu jeszcze. Także co? Czapek muszę... Czapek do domycia był, czeka na tą akcję. Tyle czasu. Stał Zaczyński był od środka. Do środka będziemy jechać, żeby nie ściągało mnie, żebym chciał wpaść, bo wtedy to by mi ciągnęło jak gubię. I potem... się okaże chwila prawdy, jak sobie poradzi z tym pługiem Czapek. Jarek ogarygorał trójeczką i szło, ale nie było, nie było takiego bagna jak teraz, nie? Zobaczcie, jakie bagno jest. Jęczmionek sobie rośnie ładnie, są. Także ścieżka jest, wszystko dobra. Ty, czekaj, 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 kółko do góry. W ogóle daleko nie pojedzie. O. Ale na maksa. To odczepimy. Da. Starczy tyle chyba, nie? Dobra, jedziesz. No, teraz idzie. O, widzicie? Z tą trójką. 60 ma co robić, kurde, z dwójką w takich warunkach. No nic, testujemy tylko. Ile testujemy, się przejedzie, to się przejedzie, nie? Jak się uda, to się pomoże, jak się nie uda, Stachu ma 60. No, to jest test, to wiesz, tu... Zobaczymy, ile pójdzie, nie? Na jaką głębokość. Zapomnieliśmy metra wziąć. Shit. No trudno. No niestety, tak na słabo niestety, wiesz. Dokładnie. Zobaczcie, jak... Przesiada się kurna kopie i... Ma co robić, nie? Przesiada ma co robić na tym mokrym, nie? Pakuj się! No, walczy kolorowo, może być. Dobra, panie... Dobra, a bym ktoś pytał, jaka data, to mamy przedświąteczną niedzielę. Ogień!
Stachu się chce przejechać, zobaczymy jak mu to pójdzie. O, zobaczcie, fugie nie jest płytko, żeby nie było. Ja tu wam ujęcie z drona robię. Stachu nie ogarnia bardzo podnośnika i on bardzo mocno szybko podnosi do góry i dygniesz go się delikatnie, to jestem operatorem 30, wygonił mnie na 30, mówi, że będzie orał. To ty, czekaj, to ja cofnę. Mówi, że będzie orał 60. Trochę na tych małych biegach, bo co? No bo nie umiem tutaj przekładać na terenowe. Dobra, i tak trzeba poprzeczki robić i tak. Podłogę idzie. Chcesz furką? Nie jak żony. No trzy i git. Ile fabryka dała tam dajesz. No. Ja się przelecę teraz. Trójko, pierwszy raz 60. Więc będę orał. No nie orałem, bo nie było okazji. Widzina. Szybko. Szybko i dziwnie. I na trójce już inaczej. Na trójce już inaczej idzie ta sześciona i czuć, że ma co robić, nie? Tak porównując do ciapka. Biegu. Rozdzielać coś samochodu.
cię przez linkę. No bo tam linka jest i wiesz, i się ziemia zbiera. Ale dziwnie się oczy, to jest szok. Nie mogę tego rozdzielacza ogarnąć. Patrzył tym kojem. Są testy i są straty. Na szczęście nie wał w 30. Odpukać. Jeszcze kółeczko karnę ciapkiem. No, 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 dojdziemy do góry i się zrobimy zwierz. O, myślałem, że jeszcze jedno kółko. Tu linka, wiesz, tu się kotują te resztki z tej rzepy. No jestem... Ale się dziwnie, że trzeba by tutaj rozdzielać. Bo ja jadę i góra, dół i nie wiem jak, wiesz, nie wiem bardzo jak ustawić. Stał, usiądzie. W sensie ona też będzie szła z wszystkich kółków. Nie będzie jej szła nawet na trzecim biegu, tylko że jest taki... Taki mankament, że już ma swoje przeproponowane i po prostu już remont. Remont będzie, tak jak wam mówiliśmy, i zobaczymy wtedy, jak już będzie dotarta i wtedy zobaczycie, jak z takim pługiem nie powinna mieć problemu. Wtedy nie powinno być problemu, ale ciapuś to jest... Normalnie w szoku jestem, nie? W szoku! Zimnica, ale zobaczmy dzień, gdzie jest. Akurat się trafiło ten weekend w sensie deszczu, że ma 4 stopnie jest, a w święta jest minus 15 w nocy i od tego od poniedziałku mówią już. Byśmy nic nie nagrali. Patrzcie. No trzeba pójść, pracuje losu. No Bratomierza nie ma, bo się ukręcił ostatnio. Ale jest luksus. Dobra, już chyba poprzeczkę zacznę. Ja już poprzeczkę to zacznę robić. Zobaczymy czy... Co jest? A co, kopał się? Tak? O kurde, ale jaja, a tam błoto i dlatego. Ale przejdzie. Chyba blokadę zabił mu. Chyba mu zabił blokadę i idzie. No i tu trzecim biegiem można orać, no nie.
otwartym biegiem. Ale podskakuje. Dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że się podobał. Świąteczny, także wesołych świąt, no i do następnego odcineczka, nie? Łapeczka i subi. Tylko wesołych świąt! Ekipa Wita będzie w przyszłym roku, już w nowym roku. Na razie. Na razie. Na razie.